Witam wszystkich serdecznie. Krótki odcinek, który na pewno się niejednemu przyda. Nadchodzi zima i trzeba zabezpieczyć się, dlatego mam tutaj stary czujnik czadu i dymu. Później wrzucę zdjęcie. On był do 2015. On się skończył i coś mu zaczyna walić. Tutaj mam nowy. Jemu tu też dużo nie zostało do 26. No ale jak ten wytrzymał pomału połowę czasu więcej niż po terminie, więc da radę. Tego już mam załączonego, tego nie, bo on później co jakiś czas piszczy i chyba to jest znak, że już czujnik czadu się uszkodził. Dobra, pokażę Wam, jak sprawdzić, czy taki czujnik działa. Najpierw zaczniemy od nowego. On jest załączony, raz na jakiś czas miga sobie dioda na zielono, że jest załączony. Więc tak, lecimy, odpalamy sobie zapałkę. Wsadzamy, żeby się zrobił ogień. I zamykamy. Wypali się powietrze całe w środku. Dymu nie powinno być i zaraz powinien zacząć piszczeć. I zaraz zobaczymy, czy się uda. Chyba za szybko zamknąłem dopływ. Nie dałem się temu rozpalić za bardzo. No. Nie zdążyło się na tyle czadu zbudować, żeby wzbudzić czujnik. Czyli potrzebujemy dać mu więcej czasu. Pierwszy raz, jak tak, ten eksperyment robiłem, to powiem szczerze, pół dnia na internecie, jak sprawdzić czujnik czadu. Idzie sobie kupić jakiś tam super spray do CO2 i tak dalej, ale ja takich rzeczy nie potrzebuję, bo ja sobie jakoś poradzę z tym, co jest. No ale będzie podejście 2. Więc kolejna próba, wziąłem troszeczkę, nalałem zmywacza do hamulców, może być jakiś alkohol, chodzi o to, żeby się fajnie palił. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Ładnie się czysto pali i lecimy z tematem. Teraz pytanie, który czujnik pierwszy zadziała? Czy czadu, czy dymu? Udusiło się, więc zaraz powinno się zacząć coś dziać. Niestety dym. Zbyt czysty jest paliwo. Dobra, jeden czujnik działa. Bym potrzebował bardziej czyste paliwo, żeby się paliło ładnie. Najlepiej by był izopropanol albo coś w ten deseń, żeby nie zadziałał czujnik dymu, tylko CO2. Dobra, to muszę umyć, ale przynajmniej wiemy, że jeden czujnik działa. To wyłączymy sobie. Spróbujemy sobie staruszka. I ten sam test. Czy jeszcze działa? Dym działa. Okay. Też sobie go wyłączymy. Czyli mamy tak. Dym mamy sprawdzony. Jedynie mam problem, żeby CO2 wytworzyć. Będę dalej kombinował. A więc kolejna próba. Mam teraz spirytus 95%. To na pewno się zapali. Więc pali się ładnie. Odpalamy czujnik. Zamykamy szczelnie. I ładnie się pali na błękitnie. Więc jest szansa, że to złapie tym razem. Bo alkohol, czysty alkohol ma mało zanieczyszczeń.
Powinno złapać. Zgasiło płomień. No i będziemy czekać, aż złapie CO2. Skoro przestało się palić, więc wypaliliśmy cały tlen. Tylko nie wiem, czy wypaliliśmy cały tlen i czy wytworzyło się na tyle CO2. No bo jednak miska jest duża i CO2 się zbiera od dołu. Dlatego nazywają to cichym zabójcą. A ja sobie raz na jakiś czas sprawdzam swoje czujniki, tym bardziej, że ten będzie szedł do piwnicy, a w kotłowni musi być czujnik. Jak chcecie, żeby było, jak to się mówi, bezpiecznie dla Was i dla Waszych rodzin, to warto mieć czujnik byle jaki, ale żeby był. Ja swoje sprawdzam, tym bardziej, że to jest nowy i wolę nowy sprawdzić. Więc, jak to się mówi, sprawdzam, tylko że za duża jest kubatura prawdopodobnie i on nie chce złapać. Chyba zaraz będę musiał po prostu zmienić kubaturę albo dać więcej tych takich miseczek, żeby więcej CO2 się wytworzyło. Albo CO. CO2 to będzie normalne z tlenem, a CO jest beztlenowe spalanie. No ale nic się nie dzieje. No i chwilka minęła i złapał czujnik CO. Czyli po prostu on chwilkę potrzebuje, żeby złapać, albo dopiero tak to się obniżyło. Czyli działa. Ten się udał test. Piszczy CO. Chwilę po chwilę to trwało, ale działa. Dobra. Wyłączymy, bo on będzie co chwilę jeszcze meldował. I teraz ten sam eksperyment zrobimy na starym czujniku, który jakimś dziwnym trafem raz na jakiś czas coś tam sobie zgłasza. On był wiele razy przeze mnie naprawiany. Nie naprawiajcie tych sprzętów, to jest sprzęt bezpieczeństwa. Ja go naprawiałem z przyczyn, że go mechanicznie zabrudziłem. Dobra. Odpalamy. Potwierdził, że jest OK. Damy sobie, pali się, zamykamy i teraz chyba też pomogło, że troszeczkę jest wody tutaj wokoło i to się doszczelnia, to się przysie jak gruszki, co się dawało, czy jak to się nazywało, na plecy się właśnie dawało takie szklane naczynia i wyciągało chorobę. Przypomnijcie mi w komentarzach, jak to się nazywało. I tu jest właśnie teraz powietrze i prawdopodobnie, raczej woda jest, i to powietrze nie jest zasysane pod spód. No i coś zgłasza, ale nie widzę, który czujnik. Aha, to jest właśnie to, co on zgłasza. Teraz, że mam instrukcję do nowego, a to jest ta sama rodzina, to zobaczę, o co chodzi, a prawdopodobnie chodzi o to, że ten czujnik już jest dawno, dawno za datą i coś z nim jest nie tak. Więc poczekajmy, co pokaże czujnik CO. No i chwilka minęła i się odezwał czujnik CO2. Czyli wszystko jest OK, tylko teraz muszę jeszcze dojść do tego, co jest nie tak z czujnikiem, że on tak sobie raz na jakiś czas pipczy. Czyli jak chcecie sobie sprawdzić od strony CO, czysty alkohol, najlepiej spirytus, przynajmniej u mnie tak wyszło, a jeżeli chcecie sobie zrobić dym, no to jakiś rozpuszczalnik, tylko róbcie to rozważnie, ja tylko pokazuję, jak ja to robię. W bezpiecznym miejscu, wentylowanym. Ja widzicie, to robię na szkle. Jest to tylko wersja pokazowa, jak ja sobie z tym radzę. Idzie kupić spray, który ma CO, dmuchnie się i działa. Tak samo idzie kupić spray, co jest do sprawdzania dymu, że on robi zadymienie, nie uszkadza czujnika. Ja to wolę robić domowym sposobem. Taka dodatkowa rzecz, z racji, że będę robił rzeczy, które są związane z CO, z tlenkiem węgla, z dymem, a zdrowie się ma jedno, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie ignorujcie tego, że macie nową instalację i nie macie czujnika.
Ja miałem wymieniony piec, co było w niejednym odcinku pokazane dalej i nieraz mi się wydzielał czad, mimo że uznawałem, że to jest tak nowoczesne, że nie będzie czadu, a był czad, więc warto zainwestować w czujnik. Nie mówię, że taki jest na rynku tyle tego, że jak to chce. Ja tylko to wybieram, bo jest czujnik czadu i dymu w jednym, więc nie muszę się martwić. I też mówi, że on pipczy sobie później, że bateria spadnięta. To nic. Taka tylko informacja. Z innych projektów troszeczkę jestem do tyłu, dlatego nie będę wrzucał materiału, żeby wrzucić. Jak mi się nazbiera troszkę więcej, to wrzucę w jakiś tam dzień. To nic. Ja dziękuję serdecznie wszystkim. Mam nadzieję, że zainwestujecie w jakiś czujnik dymu i czadu do domu. Bezpieczeństwo jest przede wszystkim. Życie macie jedno, więc przemyślcie. Nikomu nic nie będę narzucał. Każdy jest kowalem swojego życia. To ja dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. No i dobrze. Podejście 2. Podejście 1 prawdopodobnie wrzucę na koniec filmu, żeby pokazać, że nie zawsze wszystko wychodzi. Podpalamy papier, niech się zacznie fajnie palić. I teraz zamkniemy mu dopływ powietrza. Powinno chcieć się palić, ale mu braknie powietrza i zacznie działać, czy nie zacznie? Oto jest pytanie. Też ta miska jest duża. Jak kiedyś to robiłem, to było naprawdę w mniejszej skali, ale widać, że jeszcze płomień błądzi, jeszcze jakieś tam powietrze ma, ale jakoś nie chcę to ruszyć. Nie wiem, czy czasem szybciej się nie wzbudzi alarm na dym niż na czat. No. Taki trochę nudnawy eksperyment, no ale chcę wiedzieć, czy czujnik działa. Dupa. I świeci z dymu. Dobra, czyli dym na pewno działa. Tylko że mi chodzi o CO2, a nie o dym. Muszę użyć innego paliwa. Podejście będzie 3. A więc podejście 3. Tym razem troszeczkę damy mu więcej ognia, żeby się mocniej paliło. Tylko że to mi się nie chce zacząć jarać. Też zapalniczka jest zajebista. Chodzi o to, żeby to się tak mocno paliło, żeby o. Nie umiem zniesić ognia. To by było tylko dobre na czujnik dymu.